Dobry wieczór, państwu Adrian Stankowski. Zaczynamy program gości. Dzisiaj. dzisiaj gościem jest pan poseł Andrzej Śliwka, były wiceminister aktywów państwowych i kandydat na stanowisko prezydenta Elbląga. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, dzisiaj konwencja. Prezes Kaczyński mówił tak. Jesteśmy na tak, mówił pan prezes. Polska powinna być na ta jest na tak, jesteśmy na tak dla rozwoju, jesteśmy na tak dla budowania, jesteśmy tak dla wszystkiego, co tworzy naszą e, dobrą e, przyszłość. Co z tego wynika e, dla, m, dla kampanii wyborczej, co z tego wynika dla pana jako kandydata na prezydenta Elbląga? Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście dzisiaj mieliśmy start naszej kampanii samorządowej i te pozytywne hasło. Jesteśmy na tak. Bo naprawdę jesteśmy na tak. Chcemy, żeby samorząd był takim miejscem, gdzie niezależnie od poglądów politycznych, żebyśmy wspólnie w ramach naszych małych ojczyzn działali na rzecz właśnie naszych małych ojczyzn społeczności lokalnych. Bo jesteśmy na tak. Jesteśmy za tym, żeby realizować inwestycje. Jesteśmy za tym, żeby wspierać edukację. Jesteśmy za tym, żeby kierować strumień finansów na, na sport. Jesteśmy za tym, żeby ściągać inwestorów do naszych małych ojczyzn. Ojczyzn, żeby jakość życia się poprawiała. Nie jesteśmy zwolennikami tego, co obecny rząd robi, to znaczy tego podziału między dużymi a mniejszymi miastami, między aglomeracjami a e, polską, jak to oni nazywali, pogardliwie polską powiatową. My chcemy, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i tu fundamentalną rolę ma ode, do odegrania właśnie samorząd. Panie redaktorze, no Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że potrafi rządzić Polską. Przez 8 lat przekierowaliśmy olbrzymie strumienie finansowe do Polski, która była, znaczy do tych części Polski, które były przez wiele lat pozostawiane same sobie. Ja mogę to powiedzieć na przykładzie Elbląga. Przez ostatnie 4 lata, panie redaktorze, to jest ponad 250 milionów złotych. Pewnie byłoby więcej, gdyby nie upór władz samorządowych, ale to pokazuje, że my nie patrzyliśmy na barwy polityczne, bo inwestycja w drogi, inwestycja w szkoły, w przedszkola, to jest olbrzymi, olbrzymia szansa rozwojowa dla poszczególnych części naszego kraju i nam, jako patriotom, nam, jako osobom, które chcą, żeby Polska właśnie rozwijała się w sposób zrównoważony, my nie patrzyliśmy na to, czy ktoś ma poglądy prawicowe, lewicowe, czy burmistrzem wójtem, prezydentem jest spisu z, z platformy z PSL-u. My staraliśmy się i robiliśmy to w taki sposób, żeby te środki trafiały tam gdzie one są potrzebne. Bo powiem więcej, już kończąc tę, 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 tę część, powiem więcej, bo dziura w chodniku, panie redaktorze, szanowni państwo. Nie ma barw politycznych. Tą samą ulicą jeździ mama, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość z dwójką małych dzieci, jeździ pan, który głosował na trzecią drogę i jeździ, nie wiem, pani, która głosowała na platformę obywatelską. No to jest rolą samorządu, żeby łączyć ludzi, żeby budować wspólnotę, a nie dzielić. Ale właśnie budować wspólnotę, bo y, 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 dziury w, w chodniku są bardzo ważne, tak? no, czy, żeby ich nie było. Tak jest. <laughs> Natomiast dzisiaj Jarosłow Kaczyński powiedział coś zupełnie nieoczywistego: że samorząd ym, powinien być tą tkanką, która będzie budować wspólnotę wolności. To jest nowe spojrzenie na, ym, na rolę samorządu, no ale jak patrzymy na, y, na to, kto zatrudnia nauczycieli, a propos y, zmian w postawie programowej, programu, pro, pro, kto y, pro, pro, może prowadzić samodzielną politykę historyczną i tak można wymieniać i wymieniać. No jak najbardziej no doskonałym przykładem jest stalowa wola zarządzana przez Ludzusza Nadbrzeżnego, gdzie widzimy, że można, że jeżeli jest się na tak. To miasto się rozwija, ale także dba o tą warstwę patriotyczną. To jest bardzo ważne. Pan Prezes Kaczyński w ostatnim czasie wielokrotnie mówi o tym, że wolność jest wartością, która jest przypisana Polakom, suwerennym Polakom, patriotom polskim. I to jest prawda. I w samorządzie również jest wiele prerogatyw prezydenta Rady Miejskiej. Które no, dotykają właśnie tej sfery wolności i warto, żeby za te fundamentalne kwestie, żeby o te fundamentalne kwestie dbać i żeby wspierać chociażby politykę historyczną, pamiętać również o bohaterach całego kraju naszego, całej naszej ojczyzny, ale także tych lokalnych bohaterów. Wczoraj mieliśmy. To oczywiście wczoraj mieliśmy wyjątkowe święto związane z Żołnierzami Wyklętymi, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. No to y, także jest rolą samorządu, żeby n, pamiętać o takich wydarzeniach, żeby upamiętniać tych bohaterów, którzy walczyli o niepodległą, suwerenną Polskę, ale także, jak pan redaktor słusznie zauważył, no, rolą samorządu jest kwestia edukacji, zarówno tej edukacji związanej z wartościami, z patriotyzmem, ale także z tym, żeby młodych Polaków, ja powiem wprost, także młodych Elblążan przygotować do funkcjonowania w życiu dorosłym. No właśnie, uczyć ta poszczególnych... szkoła po prostu powinna być dobrą szkołą czy Jak dobrym tym... przedszkolem, Oczywiście, gdzie tak. można bezpiecznie to dziecko zostawić. politycznym, to jest bardzo ważne, apolitycznym, odrzucającym jakiekolwiek indoktrynacje, które teraz próbują właśnie niektórzy politycy platformą Obywatelskie, wtłaczać do, do szkoły. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby duże strumienie finansowe szły na edukację, bo jeżeli mamy zadbać o przyszłość naszych lokalnych społeczności, jeżeli mamy zadbać o przyszłość Polski, to musimy dbać o tych najmłodszych, musimy inwestować w przedszkola, musimy inwestować w infrastrukturę szkolną, dobre boiska, korzystać, z, zarówno wygospodarowywać te środki z budżetu miasta, ale także pozyskiwać te zewnętrzne finansowanie. Finansowania. Dlatego rząd prawa i sprawiedliwości stworzył te programy inwestycji strategicznych związanych z polskim ładem, gdzie mogliśmy pozyskiwać środki gigantyczne środki na e, właśnie infrastrukturę szkolną, na e, infrastrukturę sportową, na zabytki, które warto również e, wspierać, warto również restauro, odrestaurowywać, mod, e, odremontowywać. No to jest e, część naszej historii. Warto tu dąbać. To pa, pa, pamiętam z wizyty w ale Samorządy są włodarzem jeszcze jednej bardzo ważnej dla, dla Polaków jednego obszaru, mianowicie zdrowia. Jaki program w tej, w tej sprawie? Panie redaktorze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele szpitali ma obecnie problemy, perturbacje. Ja z pewnością chciałbym zadbać o to, żeby wraz z. Postępującym się, co by nie mówić, starzeniem społeczeństwa, zadbać o naszych seniorów. Znaczy w Elblągu brakuje oddziału geriatrycznego. Taki oddział powinien powstać w Szpitalu Miejskim W Elblągu, ale także mam takie wielkie zobowiązanie, i też wielokrotnie rozmawiając z rodzicami w Elblągu, wiem, że taką chorobą cywilizacyjną są choroby związane z psychiatrią, i ważne jest, żeby. W Szpitalu Miejskim w Elbongu powstała taka poradnia e, dla dzieci i młodzieży, poradnia psychiatryczna, która byłaby miejscem e, kompleksowej pomocy dla wszystkich potrzebujących w tym zakresie, ale także e, taką poradnią dla rodziców, jak mogą pomóc swoim najbliższym. Znaczy, my musimy dbać o tych najmłodszych, musimy e, przekierować to myślenie z tego, co nam próbują narzucić politycy Platform Obywatelskiej, żeby podzielić. Polaków na tych lepszych, gorszych. Nie, w samorządzie jest jedna wspólnota. Wszyscy jesteśmy razem. My musimy budować wspólnie nasze małe ojczyzny. jeżeli ktoś tego nie rozumie, to ja zachęcam serdecznie, żeby się spotkał. Ja zachęcam serdecznie do otwartego spotkania, i jestem w stanie tutaj naprawdę wiele godzin poświęcić, żeby przekonywać tych, którzy w to wątpią, bo jeżeli my w samorządzie nie będziemy wspólnie budowali, nie odrzucimy tej polityki właśnie takiej ogólnopolskiej, a musimy Takie się. Polaryzacyjne. Polaryz... Jak, jak przekroczyć te podziały? Bo to jest chyba. No... Panie redaktorze, ja klucz wszystkich... do, do, do obecnej sytuacji. Panie redaktorze, ja do wszystkich moich konkurentów wyciągam rękę i. Na Naprawdę jestem wielkim zwolennikiem dyskusji i dialogu, bo tak jak powiedziałem, jest wiele kwestii, które nie powinny mieć barw politycznych. Ja, ja miałem taki przykład, i dziś go podawałem na konwencji, gdzie blisko rok temu. Zgłosili się do mnie rodzice z wielkim problemem, ponieważ przedszkole, do którego chodzą ich pociechy, miało zostać zamknięte przez włodarza miasta, przez włodarzy, rządzącą koalicję Platformy Lewicy PSL-u. I to było oparte na takim widzimisie rządzących. Nie było żadnego uzasadnienia ku temu, bo brakowało wygospodarowania środków do tego, żeby zmodernizować budynek, chociaż miasto powinno wygospodarować te środki. Prezydent. No niestety z taką butą i arogancją podchodził do rodziców. I panie redaktorze, Szanowni Państwo, ci rodzice zwrócili się do mnie o pomoc w tym zakresie. Ja nie pytałem ich o poglądy polityczne. Wiem, że był żołnierz, była nauczycielka, był prawnik, byli przedstawiciele innych organów władzy sądowniczej, mieli różne poglądy. To zdaję sobie sprawę z tego, że mieli całkowicie, niektórzy mieli całkowicie inne poglądy ode mnie na bazie rozmów, ale nigdy o tych poglądach wprost nie rozmawialiśmy, a wspólnie razem. Dla elbląskich dzieci wywalczyliśmy 3,5 miliona złotych wsparcia rządowego, które umożliwiło, że te przedszkole będzie trwało. I te dzieci. Mogą chodzić właśnie do tego przeszkoda, gdzie czuły się bezpieczne, gdzie czuły się kochane, i właśnie tak powinien, taka jest rola samorządu: dbać o człowieka, dbać o tego najmniejszego człowieka, bo taka jest rola wodarzy miasta, żeby się skupili na tym, odrzucili tą politykę. Ja szczerze powiedziawszy, dziwię się niektórym prezydentom, że mają tyle czasu wolnego, że mogą jeździć na wiece partyjne i wygłaszać pewne takie polaryzacyjne slogany. Rolą samorządowca jest łączenie ludzi. Rolą samorządowca jest to, żeby. Się wsłuchiwać w głos mieszkańców, nawet ten krytyczny, nie obrażać się. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, Szanowni Państwo, rolą prezydenta, i to mówię na przykładzie Elbląga, jest to, żeby szanować pracowników swoich, współpracowników, żeby jasny i jasny, klarowny sposób formułować oczekiwania wobec nich. Ale, ale także za ich ciężką pracę godziwie ich wynagradzać, a nie wynagradzać według swojego uznania i widzimy się. Panie pośle, panie ministrze, Elbląg jest no, szczególnym miastem, miastem, które stoi na progu wielkiej szansy, jaką otworzył, Przekop Mierzei Wiślanej, tam niewiele brakuje, bo z tego co pamiętam, 800 metrów, żeby i urządzenia samego portu w Elblągu, no żeby Elbląg z tej szansy skorzystał. No, ale właśnie ta rzecz stała się e, przedmiotem ostrego sporu politycznego. I niepotrzebnie. I, w zamian, i zamiast przyjąć właśnie taką koncyliacyjną postawę, e, rządzący miastem przyjęli taką postawę bardzo agresywną. Panie redaktorze, szanowni państwo, no mamy do wyboru dwie wizje. Jedna wizja to jest taka, że w mieście będzie malutki porcik samorządowy, który kompletnie nie będzie wydolny, który kompletnie nie będzie dawał rady. Dzisiaj spojrzymy na ten port, to widzimy parking dla tirów, który jest zadłużony, ma ponad milion złotych skumulowanej straty. Udział w ogólnym przeładunku w skali kraju to jest promil to jest całkowicie dysfunkcjonalne i w ogóle bez żadnej wiz, bez żadnej strategii. Jeżeli spojrzymy na sprawozdania finansowe czy plany inwestycyjne, to zobaczymy, że zero złotych jest przeznaczane z Kasy Miejskiej na inwestycje w tym porcie. I druga opcja to było to, żebyśmy skorzystali z przekopu Mierzei Wiślanej. Ten plan związany z realizacją tej inwestycji, pierwszy etap się zakończył, drugi i trzeci jest realizowany. To jeszcze zapoczątkowane zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I moją propozycją było to, żeby rząd dokapitalizował spółkę miejską kwotą 100 milionów złotych. I zamiast porciku malutkiego, samorządowego, który teraz jest bardziej parkingiem dla tirów, a nie, a nie portem, który bo trzeba powiedzieć, że ten port samorządowy wykorzystuje 5-6% swojego potencjału. To jest kuriozalne. Byśmy mieli poważny port, czwarty port morski z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem miasta Elbląg i z zabezpieczonym strumieniem, Finansowania na wiele lat. Co by, co by to spowodowało? Spowodowałoby to, że Elbląg stałby się miastem portowym. Podobnie jak Gdańsk, Szczecin, Gdynia i by zarabiał na tym. Bo rolą prezydenta. Miasto, miasta portowe na ogół są zamożne, Panie ale... redaktorze, rolą prezydenta, ja chcę o tym jedną rzecz powiedzieć, jest, żeby mieszkańcy miasta się bogacili, żeby ściągać inwestorów. Tak poczytuję także swoją rolę, jak zostanę wybrany, jak mi mieszkańcy Elbląga obdarzą zaufaniem, żeby ściągać inwestorów, zadbać o to, żeby do... Ponad 100 tysięcznego miasta przyjeżdżali naprawdę dobrzy inwestorzy, którzy będą generowali wysokopłatne miejsca pracy, bo to wpłynie na to, że jakość życia w mieście wzrośnie i, i także będą, no co by nie mówić, również sponsorzy, którzy będą wydatkowali na kluby sportowe, na kulturę. No, to są naczynia powiązane. Kto tego nie rozumie, nie rozumie samorządu. Panie ministrze, to troszkę przejdźmy na, na, na krajową politykę, a tutaj ten obszar, za który pan był odpowiedzialny w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju, szeroko pojętego oczywiście, no, dużo znaków zapytania nad centralnym portem komunikacyjnym, nad rozwoju portów nadbałtyckich, na na, 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 nad przyszłością elektrowni atomowej. Zdaje się, że pan zresztą w tym brał udział jako, jako urzędnik, tak? Znaczy ja się dziwię politykom Platformy Obywatelskiej. Naprawdę się gigantycznie dziwię, że z tak epokowych projektów jak Centralny Port Komunikacyjny, jak inwestycji w energetykę atomową, oni rezygnują. Znaczy jeżeli chodzi o energetykę atomową, to my musimy zdać sobie sprawę. że Jeżeli chcemy tanią, czystą energię, to w miksie energetycznym musi być atom. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo za pół roku, a wszystko na to wskazuje, otrzymacie wyższe... Rachunki za energię elektryczną. No oczywiście to będzie wina pani Heni Kloski, która zamiast przedłożyć projekt mrożący ceny energii na cały rok, przedłożyła na pół roku. Oczywiście także nie uwzględniła przedsiębiorców, pomimo tego, że Trzecia Droga mówiła, że będzie wspierała przedsiębiorców, to jest to wynik tego, że my mamy jeszcze niezbilansowany miks energetyczny, pomimo tego, że przez 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości my wykonaliśmy gigantyczną pracę, żeby wesprzeć właśnie. To, żeby w miksie znaleźć się atom, żeby znalazły się odnawialne źródła energii, tylko że to jest jakby pewien proces, który ma, powinien mieć miejsce. I ten proces był rozłożony na dwie dekady. I teraz patrząc na to, jak podchodzi do tego Platforma Obywatelska, że ona zaczyna wygaszać. Temat związany z energetyką atomową. Mamy wypowiedzi pani wojewody pomorskiej, no skandaliczna wypowiedź. Ja się dziwię, z czego to wynika. Albo z niewiedzy, albo ze złej woli, albo po prostu z jakiegoś innego interesu. Ciężko mi w tym momencie stwierdzić, ale rzeczywiście no, to jest kuriozalne. Znaczy, energetyka atomowa jest polską racją stanu. I tak, to trzeba, I tak do tego trzeba podejść. Zarówno ta duża, konwencjonalna, która jest realizowana w, w ramach polskich elektrowni jądrowych, czy też współpracy polskiej grupy energetycznej z koreańskimi partnerami i polską spółką ZEPAK. Bo ten drugi projekt bo to jest, też, jest, bo to jest drugi, też jest zagrożony. Jest, no jest zagrożony przede wszystkim dlatego, że rząd Donalda, Donalda Tuska prowadzi politykę, która nie jest pro... Jeżeli chodzi o atom życzliwa, ona prowadzi politykę, która jest życzliwa akurat tej filozofii niemieckiej. Co mnie też trochę dziwi, bo zrażanie sobie amerykańskiego partnera, jakim jest Westinghouse, to też jest takie symptomatyczne, bo Donald, gdzie Donald Tusk nie wraca do władzy czy nie przychodzi do władzy, to zawsze wchodzi na kurs kolizyjny z naszymi amerykańskimi partnerami. No Ja uważam, że to jest szkodliwe działanie. Ja uważam, że to jest naszej, z perspektywy także naszego bezpieczeństwa nie do końca mądre. Centralny port komunikacji A central... Kolejny, bo, bo znowu odwołano kolejny przetarg. Przetarg na audyt. A pan redaktor tam. widział, kto tam został wybrany do zrobienia tego Wziąłem, przetargu? To, tak. Przepraszam, to bardziej przypomina sytuację, że pan Maciej Lasek chyba tam, nie wiem, dzwoni do szwagra, żeby szwagier tam przyszedł naprawić kontakt. No to, to jest jakby mniej więcej podobni ludzie zostali wybrani do tego, żeby zweryfikować, czy przeprowadzić audyt nad tym Inwestycji projektem. za 150 Ale, ale warto zauważyć, że mają przeprowadzić audyt nad tym, czy Centralny Port Komunikacyjny dobrze wydatkował środki, a już wydatkowali bodajże chyba 700 tysięcy na to, jak dobrze pamiętam, bo była faktura pokazana, że mniej więcej tyle właśnie ma kosztować ten audyt. No to jest kuriozum, znaczy, to nie jest żadna gigantomania. To będzie siódme, ósme, dziewiąte lotnisko w Europie. To jest... Lotnisko, które w tej części świata jest niezbędne. Bo jeżeli spojrzymy na mapę świata, na mapę Europy, to widzimy, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy plamę. Mamy po prostu białą plamę. Nie ma żadnego dużego lotniska, które by spełniało rolę takiego hubu. Ja mam też y, taką informację, bo często w przestrzeni medialnej pojawiają się tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje. Znaczy nikt nie będzie likwidował regionalnych lotnisk. Jeżeli ktoś chce sobie Ryanerem czy inną Wizerem inną linią lotniczą polecieć z Gdańska do Warszawy, albo z Warszawy do Gdańska, na przykład jak premier Tusk często lata, przecież on lata we wtorki, nie, przepraszam, w poniedziałki lata do Warszawy, a w czwartki czy w piątki lata do Gdańska. No to, bo taki ma dłuższy weekend. Chyba, że jest na nartach, no to wtedy też może będzie mógł polecieć z innego lotniska, ale to pokazuje, że centralny port komunikacyjny ma być takim skokiem rozwojowym dla naszego kraju. To ma być... Ale pa pana zdaniem te inwestycje są już, znaczy ich brak kontynuacji jest przesądzony. To jest jak tylko z gazoportem. Sz sz szukanie pretekstów teraz, czy Ym, czy jeszcze coś można to zrobić? To jest jak z gazoportem i przekopem Jerej Wiślanej. W 2007 roku prezes Jarosław Kaczyński zostawił e, przygotowane praktycznie te dwa projekty do realizacji inwestycji. One powinny zostać rozpoczęte. No, i przez przekornięcie został po prostu zaciągnięte hamulec ręczny. Jeżeli chodzi o gazaport, to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości oddał tę inwestycję, pomimo tego, że napięta została oddana w 2011 roku, jak dobrze pamiętam. Tak samo było z Baltic Pipe. Był przygotowany całkowicie projekt przez rząd pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, co się stało dopiero w 2015 roku. Jak pani premier Szydło przyszła, można było rozpocząć ponowne prace związane z gazociągiem e, bałtyckim. I, I teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie mieli gazoportu, który został zapoczątkowany przez PiS w 2007 roku. Co by, co by było, gdybyśmy nie mieli gazociągu bałtyckiego, czyli Baltic Pipe'u. Co by było w, w momencie, kiedy Rosja w sposób zbrodniczy zaatakowała Ukrainę. Znaczy... Doprowadzenie do tego, że staliśmy się e, niezależni od surowców rosyjskich byłoby o wiele trudniejsze. Ale dzięki właśnie tym strategicznym inwestycjom, tym mądrym inwestycjom rządów prawa i sprawiedliwości, dziś jesteśmy niezależni energetycznie od surowców z Rosji. Pan minister wspomniał o pobycie Donalda Tuska na nartach. Uprawianie sportu jest jak najbardziej chwalebne. No tyle, że to się stało w momencie, kiedy. Cała Polska strajkuje. Znaczy, rolnicy w całej Polsce prowadzą bardzo ostry protest. Bezprecedensowa sytuacja. Czy pan widzi jakieś pole do kompromisu? Bo tam są dwa jakby pola konfliktowe. Pierwszy to jest ten Zielony Ład. Drugi to kwestia nieuczciwej konkurencji, nie tylko z Ukrainy zresztą. Znaczy, ja uważam, że ta sprawa jest e, jakby do załatwienia. Znaczy, jeżeli chodzi o granicę z Ukrainą, ja, ja mam jasne i klarowne stanowisko w tym zakresie. Znaczy, my oczywiście m, m, wspieramy e, e, Ukrainę w konflikcie z Rosją, co jest jakby dla mnie oczywiste i w ogóle co do tego nie ma żadnej dyskusji, ale też musimy jasno i wyraźnie stawiać interes polskiego rolnika na pierwszym miejscu. I co do tego... Także nie mam żadnych wątpliwości. Tu trzeba wydać jeden dokument. Znowelizować rozporządzenie, które w ubiegłym roku zostało przy, przygotowane, rozszerzyć katalog. Polscy rolnicy jasno i wyraźnie wskazują, co, o, o co powinien być rozszerzony ten katalog. I to jest, panie redaktorze, dwie godziny pracy. Dwie godziny pracy. I to za dwie godziny, jakbyśmy, jest godzina 19:51, e, o godzinie przed 22, jakby to rozporządzenie już powinno funkcjonować już powinno działać. No to, że Donald Tusk tego nie robi, nie wiem z jakiego powodu. I także trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie: Donald Tusk, jakby chciał to zrobić, to by zadzwonił do swoich kolegów, którzy za to odpowiadają. Za pana komisarza Dąbrowskisa, który odpowiada za handel, do pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To są jej koledzy i koleżanki z jednej partii, z Europejskiej no, Partii a, Ludowej. Dziś słyszę często A ten się... Zielony Ład? Bo trudno sobie wyobrazić, że, nie wiem, Franz Timmermans teraz wyjdzie i powie, nie, nie, to ja się myliłem. Franz Timmermans już teraz jest politykiem całkowicie skompromitowanym, bo on odszedł z bycia komisarzem. Unii Europejskiej. Inny tam lewicowiec, socjalista go zastąpił, pan Sewkowicz, który tam ma doświadczenie, bo był kształcony na moskiewskich uniwersytetach. No i planują dalej wprowadzać ten Zielony Ład. Ja e, no, ja, wyraźnie, dalej, bo ja jest jasno i wyraźnie powiem, panie redaktorze. Parlament Europejski teraz nas przyjął kolejną. E, no i dziwię się, że na przykład dyrekty. politycy obecnej koalicji głosowali, koalicji rządzącej głosowali za tym pozycją. Ile tam 30% ma być z, z powrotem przeznaczone na Mokradła. Tak? No i to jest, wystarczy porozmawiać z polskimi rolnikami, wystarczy porozmawiać z polskimi leśnikami, żeby zdawać sobie sprawę, że te propozycje są mordercze. Dla ich działalności gospodarczej, ale także wystarczy przeczytać te propozycje są. Ja pamiętam, jak dwa lata temu w dyskusjach my mówiliśmy w Ministerstwie Aktywów, trzy lata temu mówiliśmy o tym w dyskusjach w Ministerstwie Aktywów Państwowych i poza nawet zostały przygotowane raporty ze strony e, instytucji nam podległych, które wskazywały, że zarówno Zielony Ład, jak Fit for 55 to są działania szkodliwe. To są działania, które doprowadzają do tego, że nasza gospodarka, polska gospodarka rozwijająca się stanie się mniej konkurencyjna od tych gospodarek francuskiej czy niemieckiej. Znaczy my jako Polacy nie możemy sobie na to pozwolić i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Dlatego postulaty polskich rolników, wiem wielokrotnie, z, z rolnikami rozmawiałem, są bardzo zaangażowani, z mojego okręgu wyborczego rolnicy z ziemi ldąskiej, z ziemi działdowskiej, popieram ich w pełni, uważam, że te postulaty y, jasno, wyraźnie stoją y, zgodnie z polską racją stanu. I dziwię się, że rząd polski w tym zakresie nie reaguje, pomimo tego, że po pierwsze ma Nawet instrumenty, dopiero... a po drugie, Zielony Ład został wprowadzony przez kolegów Donalda Tuska i Władysława Kuszleka kamysza Donald Tusk bodajże w czwartek powiedział, że dobrze, się spotkał z rolnikami. Ale on się Czy, nie spotkał on się z rolnikami. Dowiedział, jakie są ich postulaty. Ale, ale przepraszam, znaczy ja rozmawiałem właśnie z rolnikami z Ziemi elbląskiej i oni mówią, że część nie wiedziała o spotkaniu. Znaczy, Donald Tusk, oczywiście tam była część rolników chociażby z Solidarności. I tak dalej. To są y, 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 Z Solidarności wyszli. W, tak? z Solidarności wyszli, to wiem, ale, ale byli także tam y, rolnicy, ale większość ludzi, która była na tym spotkaniu, to byli działacze. I to byli działacze powiązani z PSL-em. No, rolnicy z wieloma rozmawiałem, tymi, którzy protestują, nie byli zaproszeni na to spotkanie. Dla Donalda Tuska jest to bardzo wygodne. On może opiecywać wszystko wszystkim, bo y, jakby słowo y, dla niego dużo nie kosztuje. Ale panie redaktorze, znaczy. My, jako Polacy, musimy stanąć po stronie polskich rolników, bo w tym momencie polscy rolnicy są także tym, który, tymi, którzy dbają o to, że my możemy być bezpieczni żywnościowo. A obok bezpieczeństwa militarnego, obok bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowe. Jeżeli tego rząd polski nie rozumie, jeżeli rząd Donalda Tuska tego nie rozumie, no to, to jest naprawdę zdumiewające. Mam nadzieję, że polscy rolnicy, którzy. W sposób jasny artykułują swoje oczekiwania, no będą, e, przekonają rząd Donalda Tuska, e, planują kolejne manifestacje. Ja wspieram polskich rolników. Andrzej Śliwka, poseł, e, kandydat na stanowisko prezydenta Elbląga i były wi wiceminister aktywów państwowych, był gościem programu. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A my za chwilę widzimy się w wieczorze z Republiką, to już e, dosłownie za kilka minut.